Dziedzictwo godraizmu. Mijały lata, a cyberolkusz rozwijało się dzięki energii Zerytonu. Kult godraizmu kwitł, propagując wartości etycznego wykorzystania technologii i harmonii z naturą. Aria, jako nowa przywódczyni, inspirowała kolejne pokolenia do dążenia do tych ideałów. Pod jej przewodnictwem miasto stało się centrum innowacji i nauki. Cyberolkusz stało się miejscem, gdzie technologie przyszłości były tworzone z myślą o dobrobycie wszystkich mieszkańców. Nowe wynalazki, bazujące na erytonie, zmieniały życie codzienne, zapewniając czystą energię, poprawiając zdrowie i zwiększając bezpieczeństwo. Aria wiedziała, że ich praca nie była jeszcze zakończona. Wciąż istniały zagrożenia ze strony korporacji i sił, które chciały wykorzystać technologię do własnych, egoistycznych celów. Razem z Kelem i innymi liderami godraizmu, Aria kontynuowała walkę o przyszłość, w której technologia służyła ludzkości, a nie ją zniewalała. Ich przygody i wyzwania stały się częścią legendy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Cyberolkusz pod ich przewodnictwem stało się latarnią nadziei, inspirującą cały świat do podążania ścieżką harmonii i postępu. Rozdział 13. Nowe moce Erytonu. Eryton, odkryty kryształ o niezwykłych właściwościach, nie tylko zapewnił Cyberolkuszowi nieograniczone źródło energii, ale również wpłynął na Arię i Kayla w sposób, którego się nie spodziewali. Aria, będąc w stałym kontakcie z Erytonem, zaczęła odczuwać subtelne zmiany w swoim ciele i umyśle. Pewnego dnia, podczas medytacji w świątyni godraizmu, Aria uniosła się nad ziemię. Jej ciało stało się lekkie, jak piórko, a ona sama była w stanie lewitować, podłączona do pola grawitacyjnego Ziemi. Kale, widząc jej nowe zdolności, poczuł inspirację. Zaczął intensywnie trenować, aby odkryć, czy Eryton również na niego wpłynie. Po miesiącu codziennych ćwiczeń Kale odkrył, że potrafi wzniecać mini słońca siłą woli. Z początku były to tylko małe, świecące okruchy, ale z czasem udało mu się wygenerować słońce wielkości orzecha. Te zdolności sprawiły, że mieszkańcy Cyberolkusza zaczęli postrzegać ich jak bogów. Aria i Kale, teraz uważani za wcielenie Godry i jego żony, stali się ikonami nadziei i mocy. Jednak ich nowe umiejętności przyciągnęły uwagę Paul Orlen korporacji, która nie mogła pozwolić, aby ich wrogowie zyskali tak potężne atuty. Rozdział 13. Przedsmak wojny. W głębinach piwnic miasta Cyberolkusz, dokładnie pod megablokiem Loop 010, znajdował się stary zamek Rapsztyn. Został on przekształcony w główną siedzibę Arii i Kayla, miejsce, gdzie mogli skupić się na rozwijaniu swoich umiejętności i planowaniu przyszłych działań. Kiedy wiadomość o ich nowych zdolnościach dotarła do Paul Orlen korporacji, jej zarząd postanowił działać szybko i zdecydowanie. Elitarna jednostka specjalna, wyszkolona w taktykach walki w miejskim terenie, została wysłana z misją wyeliminowania Arii i Kayla oraz przejęcia złoża Erytonu.